Witam. W moim ogrodzie seler z reguły się udaje. Rośnie duży, czasami aż za duży. Zresztą, aby nie być gołosłownym, tak wyglądał na przykład seler w 2021 roku. I aby taki efekt osiągnąć, latem w lipcu, sierpniu przeprowadzam jeden zabieg, który pomaga zwiększyć wielkość korzenia selera. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak seler wygląda w tym momencie, przed tym zabiegiem, żeby móc sobie później wszystko porównać. To, co zrobię za chwilę, jest oczywiście pomocne, ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Seler jest w sumie jednym z niewielu warzyw, których nie należy sadzić głęboko. Sadzi się go możliwie płytko, tak aby podstawa ogonków liściowych znajdowała się nad powierzchnią gruntu. Seler sadzony głębiej wytwarza po pierwsze mniejszy korzeń, a poza tym na całej powierzchni korzenia spichrzowego wyrastają wtedy drobne korzonki, co niestety obniża jakość selera. Czyli jest tu zupełnie odwrotnie jak w przypadku widzianego zaraz obok pora, którego sadzi się głęboko i dodatkowo jeszcze warto go w trakcie sezonu obsypywać. No dobrze, ale seler był posadzony w połowie maja i przez ten czas został przez ziemię przysypany. Wiadomo, pielenie chwastów, spulchnianie gleby, deszcz, wiatr swoje zrobiło. No i teraz trzeba ten korzeń odkryć. Zaczynam więc od usunięcia dolnych liści i o ile nie jest wskazane obrywanie liści w trakcie sezonu, choć czasami aż słychać, jak proszą, oberwij mnie, wrzuć mnie do rosołu, tak te dolne, najstarsze, leżące na ziemi liście w tym momencie będą trochę przeszkadzać, a i wiadomo, że jak te liście leżą na ziemi, to jakieś choróbska mogą złapać. No i teraz clou programu, czyli odsłonięcie góry korzenia. Odgarniam wokół ziemię, tak na kilka centymetrów, aby wierzchołek korzenia był widoczny. Dodatkowo przy takim odsłanianiu usuwane, odrywane są również te drobne korzonki z wierzchołka, które właśnie psują jakość korzenia. Jak widać, góra korzenia zostaje oczyszczona. No i dzięki temu zabiegowi korzenie selera będą rosły większe. Odkryta część będzie teraz mogła się swobodnie rozwijać i przyrastać na grubość, zaś te drobne korzonki zostaną już tylko na dolnej stronie selera. Najbardziej aktywny przyrost korzenia selera przypada pod koniec sezonu, na wrzesień, październik. Teraz mamy dopiero sierpień, więc seler ma jeszcze praktycznie 2 miesiące na wzrost. Zresztą, jak widać, nawet już w tej chwili niektóre korzenie selera bardzo ładnie wyglądają. Oczywiście, jeśli korzenie zostałyby teraz znów zasypane, to trzeba by było zabieg powtórzyć, aczkolwiek u mnie wystarczy zrobić tak tylko raz w sezonie. No i jeszcze wracając do tych oberwanych liści, to oczywiście te najlepsze, najzdrowsze pójdą do mrożenia, no i będą do tego rosołu. Podsumowując, polecam sobie zrobić taki jednorazowy zabieg, u mnie się świetnie sprawdza, a na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce. No i jeszcze na koniec, jak seler wyglądał w 2022 roku.